Cześć, nazywam się Hania i zapraszam Was na nowy projekt. Projekt, którego w Szczecinie jeszcze nie było. Jesteście ciekawi? To zaczynamy! Szczeciński vlog smakoszy dzieli się na trzy elementy, czyli po pierwsze szczecińskość. Pokażę Wam Szczecin z pięknej perspektywy, piękne widoki, idealne miejsca na spędzenie wolnego czasu, ale nie tylko miejsca i nasze miasto, również ludzie, którzy pochodzą ze Szczecina. Będą ludzie, którzy mają coś ciekawego do pokazania, coś ciekawego do powiedzenia i ludzie, którzy po prostu inspirują. Także to będzie pierwszy element, szczecińskość. Drugi element, czyli vlog. Forma vlogowa, czyli taka bardzo przyjazna, prawdziwa. Po prostu pokażę Wam swój dzień w naszym mieście. Będę się starała robić to jak najbardziej inspirująco i ciekawie. Uwielbiam filmować, uwielbiam łapać przepiękne kadry, żeby to było coś ciekawego i niesamowitego. Ale też osobiście kochamy montować filmy. Także mam nadzieję, że właśnie taka forma vlogowa Wam się bardzo spodoba i będziecie z chęcią to oglądać. Trzeci element, czyli smakoszy. Smakoszy, w smakoszach pokażę po prostu Wam wszystko, co dotyczy jedzenia, pysznych ludzi, pysznych miejsc i pysznego Szczecina. Będą ludzie, którzy się inspirują jedzeniem, którzy kochają ponad życie jeść i to jest w tym aspekcie najistotniejsze, ale o smakoszach to jeszcze nie wszystko. Chodźcie ze mną, to zobaczycie więcej. Po pierwsze, Galeria Smakoszy. Jeśli chcecie wziąć udział w produkcji Galerii Smakoszy, wystarczy, że przyjdziecie w niedzielę na Szczeciński Bazar Smakoszy od godziny 10 do godziny 15 na Chmielewskiego 18 i stworzycie jakieś fajne, ciekawe, inspirujące zdjęcie, prześlecie je nam i traficie wtedy na Galerię Smakoszy. Galeria Smakoszy będzie w każdym odcinku szczecińskiego vloga Smakoszy. Jeżeli się jeszcze nie pogubiliście w tych smakoszach, to po prostu, powiem z mostu, zróbcie zdjęcie na bazarze, najlepiej ciekawe i je nam prześlijcie. Traficie na Szczecińską Galerię Smakoszy. A jeżeli chcecie współtworzyć z nami tego vloga i znacie jakieś ciekawe osoby, jakieś ciekawe osobistości i chcecie nam je polecić i podesłać, to jak najbardziej jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje również tematów. Także ten vlog ma być naszym wspólnym szczecińskim dziełem wszystkich ludzi, którzy są po prostu smakoszami. I jeszcze na koniec chciałam Was serdecznie zaprosić do polajkowania strony Szczecińskiego Bazaru Smakoszy, Instagrama oraz Facebooka, ale również subskrypcji kanału na YouTubie Szczecińskiego Vloga Smakoszy, ponieważ wspólnie razem chcemy stworzyć coś pysznego i niesamowitego na YouTubie, także mam nadzieję, że mogę liczyć od Was właśnie na subskrypcję i na lajki. I co? Dzisiaj kończymy. Zapraszam Was do następnego odcinka. Ja nazywam się Hania, jestem oczywiście always and forever hungry i do następnego.